Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Proszę Państwa, naszymi gośćmi są pani redaktor Agata Puścikowska, dziennikarka, pisarka. Dzień dobry. Witam serdecznie. I redaktor Karol Gac, portal do rzeczy.pl. Dzień dobry, panie redaktorze. Proszę Państwa, pytamy, kto popiera strajk kobiet, dlatego że niektórzy twierdzą, że ta cała inicjatywa już troszeczkę wygasa, między innymi dzięki dość radykalnym wystąpieniom przywódczyń tego strajku i no, nie zawsze akceptowanym przez wszystkie kobiety żądań, szczególnie tej natury politycznej, bo ja nie mówię już o tych związanych z tak zwanymi prawami kobiet. Ale jeżeli od początku powstania strajku kobiet, jeszcze od protestów czarnych parasolek, właściwie jedynym żądaniem było wprowadzenie możliwości aborcji na życzenie, a orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zawężającego możliwość aborcji o dość małą liczbę przypadków związanych z wadami letalnymi dzieci stało się tak jakby pretekstem do intensyfikacji tych działań. I jeżeli z badań opinii publicznej wynika, że około 20% ankietowanych jest za wprowadzeniem aborcji na życzenie, większość jest za utrzymaniem tak zwanego kompromisu aborcyjnego, to należy zadać właśnie pytanie, kto popiera strajk kobiet, pani redaktor. To ja czasem mam wrażenie, że tutaj powinny służby odpowiedzieć na to pytanie, zupełnie serio myślę. To nie jest tak do końca, że te protesty zanikają. One są środowiskowe, wydaje mi się, i tak będzie przez jakiś czas jeszcze, że to pewne środowiska będą dalej walczyć, dalej wychodzić na ulicę i tak jak pani redaktor powiedziała, że no mają jedno hasło czy jeden postulat aborcji na życzenie, to ja mam wrażenie, że to nie jest hasło jeden aborcji na życzenie, tylko hasło zupełnie inne zgoła, bardzo brutalne, czyli WYP i tutaj to kilka literek. Kto za tym stoi, kto z tego ciągnie korzyści, trzeba zapytać tak naprawdę. I tutaj jest naprawdę sprawa do zbadania dużo głębiej, dlatego że te dziewczęta, które również wychodzą na ulicę, bo one nadal wychodzą, czy też walczą w internecie, one są moim zdaniem absolutnie powodowane tylko. I często jak na przykład się z nimi wchodzi w jakieś rozmowy czy dialog, to się okazuje, że po pierwsze te dziewczęta młode, które no, poszły za swoimi przywódczyniami, to nie bardzo tak naprawdę wiedzą w ogóle, o co chodzi w tym strajku, czy też tym proteście i mają bardzo dobre intencje, co ciekawe. To znaczy te hasła takie, że one bronią kobiet, to są oczywiście nic nie mówiące hasła, ale pięknie brzmią. A w sercach młodych ludzi, jeżeli coś pięknie brzmi, no to warto to popierać, prawda? Każde pokolenie o coś walczy i chce o coś walczyć. I to młode pokolenie nie za bardzo wie, z kim walczy i przeciwko komu, ale idzie jakby troszeczkę jak, no, jak owieczki. I tak ja się tak zastanawiam, gdzie my jesteśmy wszyscy już nieco może bardziej dojrzali, nieco może bardziej doświadczeni z jakąś no, i wiedzą i świadomością, żeby po prostu przejąć te młode kobiety i pokazać im rzeczywiste możliwości walki o autentyczne prawa kobiet, w tym kobiet z niepełnosprawnościami, tak? Więc jeśli pani mnie pyta, kto za tym stoi, ja powiem, nie wiem, mogę się domyślać, aczkolwiek to naprawdę chyba służby się po prostu za to powinny zabrać. I myślę, że to nawet nie byłoby jakieś mocne, takie jakieś dochodzenie, które zajęłoby dużo czasu, ale no po prostu trzeba to robić. Nawiązała pani redaktor do hasła zaczynającego się na W, tak? Zanim poproszę o wypowiedź pana Karola Agaca, to chciałabym państwu powiedzieć, że jeżeli się pani mówiła o młodych dziewczętach, które troszeczkę czasami zdezorientowane, czasami z dobrymi intencjami, są w to wszystko wciągnięte, ale okazuje się, że osoby z ogromnym autorytetem, osoby wychowujące młodzież, nauczyciele akademicy bardzo się w to angażują. I to jest wypowiedź z wczoraj pani profesor Ewy Graczyk, literaturoznawcy, wykładowcy Uniwersytetu Gdańskiego, która już nam się objawiła w czasie demonstracji wcześniejszych, niosąc Najświętszy Sakrament przekształcony w waginę. A teraz to, co powiedziała wczoraj. Przede wszystkim chciałam państwu powiedzieć, że jestem profesorką literaturoznawstwa, filolożką. W związku z tym będę się zacznę od tego, że będę się zastanawiać, co w dzisiejszych czasach znaczy wypierać. I muszę państwu powiedzieć, że z dzisiejszego punktu widzenia dzisiaj wypierać oznacza: nie możemy czekać 3 lata na nowe wybory. Muszą być wybory natychmiast, od razu. Wszystkich nas...
No, muszę powiedzieć, że ja nie jestem co prawda profesorem, ale kończyłam mniej więcej w tym samym czasie filologię polską, co pani profesor Graczyk. Rok różnicy jest między nami i to na Uniwersytecie Warszawskim, a nie na Uniwersytecie Gdańskim, ale nigdy by mi do głowy nie przyszło, żeby w ten sposób właśnie ten zwrot tłumaczyć. Taka wykładnia, prawda? Panie redaktorze, opozycja też tak za bardzo, ona tam popiera te postulaty, ale nie widzimy, tak jak w przypadku pierwszych demonstracji KOD-u, liderów partii opozycyjnych na czele albo na trybunach, albo przemawiających do tłumów. Trochę chyba ta radykalizacja i to, że Marta Lempart trzyma z dala od siebie polityków, właściwie tylko jedyna polityczka, już używam tego języka, to z tą filolożką mi się, jedyna polityk, która jest przez nią jakoś akceptowana, to jest Joanna Scheuring-Wielgus, a natomiast już tak jakby wszyscy są zagrożeniem dla jej pozycji. Dlaczego opozycja tak troszeczkę nieśmiało usiłuje popierać te postulaty strajku kobiet, jeżeli ona w ogóle je popiera? Ja myślę, że to w dużej mierze jest wyciągnięcie lekcji z jesieni, kiedy opozycja, głównie Platforma Obywatelska, bo umówmy się, że to jest naturalne zaplecze lewicy. Te protesty, one są oczywiście naturalnie popierane przez lewicę, to są w dużej mierze sympatycy różnych partii lewicowych, mniej lub bardziej radykalnych, więc to jest naturalne środowisko lewicy, ale w wielu przypadkach, czy to Platformy Obywatelskiej, czy innych partii, to już tak do końca prosto nie jest. I gdy jesienią Platforma, czy inni politycy opozycji próbowali się podłączyć pod te protesty, to również usłyszeli to wulgarne hasło, a później doszła do tego jeszcze ta radykalizacja i myślę, że część opozycji doszła do wniosku, że tak przyklejenie takiej łatki radykalizmu będzie im źle robić w sondażach. Stąd też myślę, że trochę taka próba zdystansowania się teraz, albo raczej co to przyniesie, jaką formę to będzie przybierało, bo chociażby strajk kobiet przedwczoraj wzywał do tego, by brać w ręce spray, klej, zostawiać ślady swoich protestów, by dawać upust emocjom i gniewu, więc widać wyraźnie, że tutaj na pokojowych protestach mowy nie ma. Zresztą pokazało to wczorajsze zajście pod Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie tam rzucono racę, kilka osób się wdarło na teren Trybunału. No, ale ja bym chciał jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo słuchając pani przed chwilą, chciałbym dodać, że moim zdaniem tutaj oprócz tego głównego postulatu, o którym już była mowa, jest drugi, równoległy, który też się bardzo wyraźnie przebija, czyli po prostu obalenie rządu. Bo ja zgadzam się, że oczywiście w dużej mierze ci młodzi ludzie bardzo często nie wiedzą przeciwko, albo za czym protestują, że są bardzo często zmanipulowani, ale myślę, że oni w dużej mierze protestują przeciwko po prostu Prawu i Sprawiedliwości, przeciwko temu tradycyjnemu początkowi, konserwatyzmowi. Oni mają wtłoczone do głów, że to wszystko jest opresją, patriarchatem, że to jest wszystko kołtuństwem, ciemnogrodem, etc., etc. To, co słyszeliśmy już w latach 2007-2015, tylko trochę podlane nowym sosem. No i chociażby ta pani profesor, która była teraz przetoczona, ona mówi wprost, nie możemy czekać 3 lat na wybory. Wybory muszą być tu i teraz, bo i potem tam oczywiście różne hasła. Marta Lempart również tak mówi, rząd musi zostać obalony, rząd musi zostać rozwiązany, więc oczywiście równolegle do tego, że tutaj jest nienawiść do tej ochrony życia, nienawiść do tego, co tradycyjne, to oczywiście występuje również ten motyw polityczny, też jest bardzo istotny i po prostu próba rozhuśtania tych emocji społecznych, takiego nacisku społecznego za pośrednictwem ulicy, to, co próbowano zrobić jesienią i to, co być może teraz będzie kolejna taka próba, zobaczymy, jak ta frekwencja będzie dopisywać, bo na razie rzeczywiście wygląda to dosyć mizernie. Poza tym, gdyby to było tak gromkie poparcie, jak deklarują liderki, to przecież to maszerowałyby tłumy. Tymczasem mamy raczej na razie, jak do tej pory, raczej Wspomniał pan o tym postulacie przyspieszonych wyborów. On jest sformułowany zarówno przez Martę Lempart, jak i przez panią profesor Graczyk. Może to jest wypływa również z tego, że obie panie sromotnie przegrały wybory poprzednie, Marta Lempart do Parlamentu Europejskiego i na prezydenta Wrocławia, a z kolei pani profesor Ewa Graczyk startowała z ramienia Wiosny Biedronia do Parlamentu Europejskiego i też te wybory przegrała. Może dla nich te przyspieszone wybory to jest kolejna szansa na to, żeby wejść do polityki, bo chyba głównie o to chodzi. Ale pani redaktor, ja wcześniej pokazywałam takie wystąpienia dziewcząt na tym strajku, które krzyczały, że prawo do aborcji to jest prawo do ochrony życia, prawo do decydowania o
własnym ciele, że rząd PiS-u nie jest za życiem. No, te działania związane z różnego rodzaju socjalnymi ochronami, albo chociażby ostatnio to, co zrobiono, jeżeli chodzi o przemoc domową, to znaczy możliwość natychmiastowej eksmisji osoby, głównie mężczyzn, bo to jest 80, ponad prawie 90% dopuszczających się przemocy domowej, no jednak świadczą o tym, że to tak nie do końca chyba jest. No to nie jest do końca, ale my cały czas, my się posługujemy wiedzą i argumentami merytorycznymi, a proszę zauważyć, że tam nie ma ani wiedzy po tej drugiej stronie, ani argumentów, tylko właśnie są emocje, półprawdy albo nieprawdy. I w tej chwili już powoli do niektórych tych środowisk dociera, tak, w ogóle jakby klucz, czyli o co chodzi w ogóle w tym chociażby orzecznictwie Trybunału, ale moim zdaniem to jest jeszcze daleka droga i podstawą chyba byłoby z tymi argumentami przedrzeć się. Ja wiem, może jestem naiwna, może to jest po prostu jakieś zupełnie nierealne, tak, bo gdy po prostu ktoś nie chce słuchać, tak, albo gdy ma jakąś bańkę informacyjną i spoza tej bańki nie zamierza wychodzić, ale jednak twierdzę, że do tych młodych części kobiet po prostu trzeba docierać z wiedzą, jaka jest rzeczywista skala pomocy rodzinom z dziećmi, które mają niepełnosprawności przeróżne, tak, jak to się zmieniło przez lata. Oczywiście nie jest idealnie, ale jednakowoż ja współpracuję od 20 paru lat tak naprawdę z różnymi środowiskami związanymi z osobami niepełnosprawnymi i oni sami to mówią, no nie jest idealnie oczywiście, natomiast no cały czas jakieś kroki są do przodu. Jeśli mówimy tutaj o tą przesłankę eugeniczną tak naprawdę, o której chodzi, ja tu mam troszeczkę pretensji tak naprawdę do tego powiedzmy środowiska i konserwatywnego i tak zwanego naszego, ale to mówię w dużym cudzysłowie, że pewnych rzeczy też się nie mówiło i taka wiedza na temat tego w jaki sposób były traktowane na przykład rodziny, które stawały przed dylematem właśnie i które dowiadywały się o tym, że urodzi im się niedługo chore dziecko, były traktowane. I czy to rzeczywiście był wolny wybór do tej pory, tak? Ale to jest na dłuższą rozmowę absolutnie i mam nawet do siebie pretensje, że może za mało się o tym mówiło, może za mało się docierało właśnie z tą wiedzą, z tą świadomością, że to naprawdę tak nie było dokładnie idealnie, jak się wydaje. Dokładnie. Że wielokrotnie 38 lat się osobiście stykam z tym, jak osoby niepełnosprawne są traktowane w społeczeństwie. Rzeczywiście jest duży postęp i także jest duża zmiana, jeżeli chodzi o pomoc ze strony państwa, nawet jeżeli chodzi o organizację życia, powiedziałabym, no takiego społecznego dla tych dzieci. Ale przecież są czasami zupełnie proste sprawy. Mnie opowiadała żona Patryka Jakiego o tym, że ona ze swoim synem, który ma zespół Downa, musi co 2 lata jeździć do ZUS-u, żeby dostać orzeczenie o jego niepełnosprawności. Tak jakby przez te 2 lata ten jeden chromosom, który tam jest nie tak jak potrzeba, się zmienił, prawda? Ale tak, teraz już to, ponieważ to orzecznictwo teraz ma się zmieniać, no dzięki ministrowi Wdówikowi, zresztą bardzo cię cieszę, ale jeszcze gdy mogę, jedno słudzanie. Proszę państwa, jeżeli słyszą państwo, ja mówię to wszędzie, gdzie mogę, tak zwane złe rokowania na USG, to naprawdę po prostu trzeba zmienić lekarza i szukać realnej pomocy. Ta pomoc istnieje i bardzo bym chciała, niezależnie od tego, w jakim kierunku pójdzie orzecznictwo, bo to też jest długa rozmowa jeszcze, pewnie będziemy wielokrotnie o tym dyskutować, jakby ta pomoc istnieje. Kwestia jest taka, żeby musimy lekarze kończyć o niej mówili i rodzice wiedzieli. Musimy kończyć i właściwie już, panie redaktorze, trudno mi jest udzielić panu głosu. Myślę, że akurat tym, co powiedziała pani redaktor Puścikowska, zakończymy nasz program. Bardzo dziękuję za udział. Redaktor Agata Puścikowska, redaktor Karol Gac byli państwa i moimi gośćmi. Dziękuję bardzo państwu. A my spotkamy się za parę chwil. Proszę z nami zostać.